Cześć, witajcie. Odśnieżyłam samochód, zapałam się, ale trochę śniegu jest. Znowu tutaj mamy dostawę. Mrozik jest, aczkolwiek wam powiem, że jest na plusie, jest plus jeden i pada deszcz ze śniegiem. Muszę wyjechać z zaspy. Jest właśnie plus jeden, deszcz ze śniegiem, mróz pod spodem, trzeba bardzo uważać, zawsze o tym mówię i będę mówić, bo różnie to bywa. Można się w zaspę wkomponować, w samochód, w cokolwiek. Ja, kochani, jadę po zakupy. O, muszę wam to pokazać. Mega, mega jest. Patrzcie, gość idzie w krótkich spodenkach. On po prostu idzie w krótkich spodenkach. Widzicie? Ja to mówiłam kiedyś, że tak ludzie tu chodzą, ale nikt mi chyba nie wierzył. Jednak macie teraz dowód. Jest gość, już szedł w krótkich spodenkach, zaraz coś mi się tu przestawiło. Moment został uchwycony, wspaniale, cieszę się. Bo jeszcze 5 minut temu stałam w oknie w domu, patrząc jaka jest pogoda i widziałam jak on szedł do sklepu, zrobiłam zdjęcie, niestety z oddali i no efekt nie był ten co w tej chwili. No więc wracając do właśnie mojej wycieczki zakupowej, której nie planowałam na dziś. Plany pogodowe Islandii zmieniły ten mój plan dnia, gdyż spodziewamy się ogromnego sztormu. Ponoć takiego sztormu, jakiego Islandia nie miała wcześniej. Na czym to polega? Na tym, że już od wczoraj zapowiadają to w, no, na internecie, na głównych stronach, prawda? Się mi kamera teraz odkleiła. Cały czas nie mam tej mojej właśnie małej kamery, na której się zawsze nagrywam. Cały czas mam tutaj zapasową kamerkę, starą, wielką bułę. Słuchajcie, i normalnie jak jest jakiś wiatr, to ostrzeżenie jest koloru żółtego, takiego jak moja kurtka nawet. Ale następne ostrzeżenie jest jak moja czapka, pomarańczowe. Następne ostrzeżenie jest czerwone i czerwonego ostrzeżenia nigdy nie dano. Tak już nie żartując sobie teraz. Czerwonego ostrzeżenia nigdy nie dano. Pomarańczowe dawano rzadko. Już w tej chwili jest na 3/4 Islandii to ostrzeżenie wydane. Także od jutra, od godziny bodajże 16 ma przyjść jakieś coś strasznego. Ja do końca nie wiem co, ale patrząc na pogodę, na warunki, na doświadczenie i w ogóle wszystko, przyjdzie ogromny wiatr z wielkim śniegiem i po prostu wielką śnieżycą i być może wiatr będzie bardzo zimny, bo tutaj właśnie w ostatnich paru dniach, jak obserwowałam, ten wiatr z Arktyki szedł, wiał do nas, to przy minus 3 było odczuwalne minus 11. Kochani, ja w piątek 13 mam urodziny i ja zaplanowałam sobie wyjście. Tak dzisiaj myślę, że to wyjście niestety nie wypali, gdyż na ten dzień zapowiadane jest minus 9 z wiatrem. Jeżeli będzie taka pogoda, będę siedzieć w domu, będzie to 13 w piątek i to różne, wiadomo, dziwne sytuacje się wydarzają. No cóż, takie właśnie są, takie jest życie właśnie w takich miejscach. Boże, gościu bez czapki, gdzieś ty wylazł, to już nie Islandczyk, widać po nim. O, jak można bez czapki wyjść? I słuchajcie, w związku właśnie z tymi całymi pogodami wpadłam na taki fajny pomysł. Na pewno wam się on spodoba. Mam lód pod kołem i mi chrupie. Słuchajcie, pomysł jest taki. Na e-mail, który jest dostępny tutaj w informacji o kanale, czyli venus.północy@gmail.com, wysyłajcie mi zdjęcie swoje z okna, co u was widać, co wy widzicie, ponieważ Wenus ponad 20 lat mieszka na Islandii i przez ten czas ja nie byłam w Polsce w zimę i ja bym chciała zobaczyć, jak to wygląda u was. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mieszkają w Polsce.
Więc wysyłajcie mi zdjęcia z krótkim opisem miejscowości czy państwa, jeżeli chcecie tak, to bardziej, żeby nie było widać. A ja te zdjęcia zbiorę w jeden filmik i po prostu z osobami, które... osoby, które mi przyślą, przyślijcie od razu nick z wasz z YouTube'a i ja powiem właśnie, że to jest od tej osoby. Nagrody żadnej nie będzie, nie jest to konkurs. Aczkolwiek ja myślę, że będzie to fajne, jeżeli będziecie mogli swoje zdjęcie przysłać do mnie, a ja po prostu je zamieszczę w filmie. Myślę, że jest to bardzo fajny pomysł. Dzisiaj mamy 9 grudnia, to proponuję, żebyście przysyłali mi te zdjęcia na przykład do 13 w piątek, to powiedzmy do 15 do niedzieli. A na przyszły tydzień ja zrobię już ten film i jeżeli wam się podoba pomysł, to wiem, że mi wyślecie te zdjęcia i na pewno będą osoby, które wysyłają. Fajnie będzie, jak będzie więcej jak 3 zdjęcia, a mniej jak 2000, także wiecie, jeżeli będzie jakoś bardzo, bardzo, bardzo dużo, no to ja tego nie umieszczę w jednym filmie. Szczerze nie oczekuję, że będzie aż tak dużo, ale tak, słyszycie to? Nie wykopałam lodu z nadkola. To niedobrze, bo można nadkole złamać. Zapomniałam. Miałam swojego czasu taki pałąk od miotły i takiej zwykłej, co się nie schylamy, tylko taka, wiecie, metrówka powiedzmy. I kurczę, chyba wyrzuciłam przez przypadek, bo właśnie ona była do tych moich zmagań się z lodem w nadkolach bardzo dobra. Muszę poszukać coś innego. W ogóle to zostałam poproszona, w tej chwili nie widzę kto, ponieważ jadę i to był chyba Jack, o to, żeby nagrać film, jak wyglądała zima poza Reykjavikiem. No i to jest bardzo dobry właśnie temat i chciałam dzisiaj o tym troszeczkę opowiedzieć. Powiem wam, że zima w Reykjaviku jest dużo łagodniejsza jak poza Reykjavikiem. Najgorsza zima jaka jest, to jest na Westfjordzie, na północy i na wschodzie Islandii. Tam po prostu nie ma tego frontu, Golfstromu, aż tak to nie dociera jak tu. Golfstromy zaczynają się w styczniu i trwają gdzieś do, tak do końca lutego, około 2 miesiące. To jest front z Afryki, który naprawdę wtedy jest, właśnie są silne sztormy, ale to są pogody na plus. I to właśnie powoduje, że tak jak ja zawsze mówiłam, w Polsce minus to tu plus i to są właśnie czasy, kiedy jest Golfstrom, to jest ten czas. No ale jak wygląda ta zima na północy? Powiem wam, jak przyjechałam na Islandię 21 lat temu, moja pierwsza zima to było bardzo dużo śniegu, naprawdę wtedy było ogromnie. Pamiętam, myśmy poszły do pracy, o 15 wyszłyśmy z pracy, a śniegu napadało, że do domu nie można było wejść, był metr śniegu, a po 6 rano nie było w ogóle śniegu, także wiecie, to był taki szok, zderzenie z tym, jak może napadać. Pamiętam, to była taka zima i mam gdzieś zdjęcia, jak jeździły pługi wirnikowe, czyli te takie, które wciągają i wyrzucają na bok śnieg. To był ten czas. Był to taki czas, kiedy wiatr po prostu nie... Ja nie mogłam iść przez ten wiatr, mnie trzeba było ciągnąć, ponieważ ja zawsze bardzo mało ważyłam. Jak przyjechałam do Islandii, to ważyłam może 43 kilo, dlatego że ja nigdy dużo nie ważyłam i dla mnie przejście przez taki, przez naprawdę poważny sztorm, uwierzcie mi, był problem. I ja nie mogłam kroku zrobić, bo tak wiało, ja się nie wywróciłam, ale po prostu wiało. Co jeszcze takiego? Były lawiny, co bardzo takie było dla mnie szokujące, bo ja mieszkałam w miejscowości, w której lawina zabiła ponad 20 osób. W tej chwili konkretnie nie pamiętam, 23 osoby to były. Też nagrałam film właśnie kiedyś o tej lawinie. Także słuchajcie, po prostu, no po prostu to było takie właśnie zderzenie. Zderzenie z Polską, w której pamiętam właśnie nie było za dużo śniegu w porównaniu z Islandią i tutaj jakieś dokopywanie się do samochodu, pamiętam były święta Bożego Narodzenia, nie dojechaliśmy do mojej mamy do drugiej miejscowości, ponieważ droga była nieodśnieżona, było metr śniegu, drogę odśnieżył ktoś, kto miał odśnieżyć ten kawał drogi, powiedzmy 7 km, a reszta już 20 nie było odśnieżone. Teraz wam pokażę, jak ja jadę, jak tutaj jest, bo tak patrzycie na mnie, ja i tak patrzę przed siebie.
rano. Jak widzicie, Reykjavik wygląda ładnie. Jest właśnie taki chwilowy roztop. No ale jak było tam? Tam właśnie było ciężko, bo pamiętam, kiedyś właśnie stałam na przykład o 9 rano, bo miałam się zgłosić do biura pracy, bo miałam miesiąc, że nie pracowałam. No to było tak ciemno, na przykład, że samochód by mnie rozjechał, bo próbowałam złapać samochód na stopa. Więc od tego czasu ja wiecznie takie odblaski gdzieś noszę, czy staram się ubierać dosyć jasno w zimę, żeby było mnie jednak widać. I warto o tym też pamiętać tutaj, żeby się nie ubierać za bardzo na czarno, na jakieś właśnie ciemne kolory, bo jesteśmy mniej widoczni. A tu naprawdę, jak widzicie, jest godzina 13:28 w tej chwili. No nie jest za jasno, i tak nie jest źle, nie ma co narzekać. No, ale na przykład mieszkałam później na wschodzie Islandii, to też były straszne sztormy, wichury, drogi nieodśnieżone, bardzo dużo tego śniegu było. Fajną rzeczą były, pamiętam, schody, które były zrobione z takiej kratki, jakby ja myślałam najpierw, że jaka tandeta, potem w zimę się okazało, że to jest wspaniała rzecz, ponieważ chodząc, lód został spod butów jakby miażdżony, wypadał przez te dziurki, takie sito jakby było, bardzo dobry pomysł. Cóż jeszcze mogę wam powiedzieć o tej zimie? Na pewno temperatury, jakie przeżyłam, to największą było minus 45 stopni. Była to temperatura, zaraz jak przyjechałam z Grenlandii, taki zimny wiatr po prostu nawiało. Wówczas całe wejście do fiordu zostało zamknięte przez ogromną krę i statek, który stał z rybą, po prostu utknął i bodajże oni nie mogli wpłynąć przez tydzień czy przez dwa, nie mogli wpłynąć, także fabryka musiała ściągać rybę z innych fabryk, z innych statków, z innych miejsc. Tutaj z Reykjaviku na ogół takie rzeczy się działy, więc oni samochodami musieli to transportować tam na północ do nas. No powiem wam, że przeżyć zimę na Islandii taką porządną to można, ponieważ ja tego za bardzo nie doświadczyłam, dosłownie chwilowo, ale zdarza się tak, że czasami tam właśnie na północy, gdzie ogrzewanie jest prądem, jeżeli jest sztorm, zerwie linię wysokiego napięcia. I słuchajcie, ci ludzie, czasami było tak, że dobę nie mieli prądu i wyobraźcie sobie, teraz siedzicie w mrozie, nie macie ogrzewania, już nie wspomnę o tym, że nic ciepłego sobie nie można przygotować do jedzenia. Także po prostu, no warunki na Islandii na pewno nie rozpieszczają, idzie się nauczyć dużo rzeczy. Idzie się na pewno nauczyć jazdy w śniegu, w lodzie, w zadymce, w śnieżyce, idzie się tego nauczyć. Z tego co ja widzę, to właśnie odśnieżanie nawet głupie samochodu, to ja widzę, że mam jakieś takie lepsze pomysły czasami na odśnieżanie. No dobrze, ja idę do sklepu i zrobię to co mam zrobić, zakupy i zaraz przyjdę do was. No i tak się rozpadało, wydałam znowu kasę. Kupiłam niewiele, a wydałam wiele. Co kupiłam? Kupiłam sobie kapustę kiszoną, nogi z barana, dwie malutkie, bo będę robić bigos z nogami z barana. Ponieważ ja nie jem świni, wieprzowiny i nie wiedziałam, z czym to zrobić i wymyślałam z baranem, spróbuję. Pałeczki z kurczaka też do tego właśnie dodam. Kiwi, kefir. Słuchajcie, kefir, można w końcu na Islandii kupić kefir. Wzięłam na próbę, przetestuję, ponieważ i tak robię swój własny w domu. Tak, ciasteczka sezamowe, sałatę, łososia, pierdzioły same i tak dalej. Chleb i zapłaciłam 6700. Spoko. Od 1 stycznia wszyscy dostają na Islandii podwyżki, może my się też załapiemy. Tak szczerze mówiąc, to panowie posłowie sobie dają podwyżki, a nam ucinają i dostajemy podwyżki. Dobra, jadę do domu, gdyż po prostu nie jest to ani pogoda, ani dzień, żeby tutaj jeździć, zwiedzać i podziwiać. Jest naprawdę ciemno. Wracając więc do tematu tej zimy, która następowała w kolejnych latach, to wam powiem, że
Naprawdę najłagodniejsze zimy są tutaj w Reykjaviku. Tam już niestety na północy mocno, mocno wali i... Gdzie ten wyjazd? Zawsze się tu zakręcę z tym wyjazdem. Co chciałam powiedzieć, że właśnie teraz jak jest wydane ten, to ostrzeżenie o no nie wiadomo jeszcze o czym, o śniegu, o wichurze i tak dalej, no to wam powiem, że trochę się obawiam i z tego powodu pojechałam właśnie do sklepu, żeby kupić sobie mleko, chleb i po prostu takie rzeczy potrzebne, ponieważ właśnie tak jest, trzeba się zabezpieczyć, bo nie wiadomo co nas spotka. Może być tak, że nie wyjedziemy, bo będzie wiatr hulał, może być, że nie wyjedziemy, bo będzie tyle śniegu, że komunikacja stanie, będzie ciężko przejechać. No to ja wam powiem po prostu, żeby jechać po chleb, to mi się chyba nie będzie z domu chciało wychodzić w tym momencie. Może też coś nie dojechać do sklepu, ale na ogół tutaj w sklepie wszystko jest, ponieważ no właśnie, do Islandii wszystko dociera wodą, transportem wodnym, czyli po prostu, lub tutaj drogami, drogowym, czyli można się spodziewać, że mleka, chleba nie będzie, bo tak już chyba kiedyś było, że właśnie chleba nie było. Ale ogólnie jak ma się jakiś tam mały zapas, to nie ma czym się przejmować, to nie będzie jakaś klęska, katastrofa. Jedynie co, to będzie tak wiało, że lepiej po prostu z domu nie wychodzić. Z tego co już słyszałam, to właśnie mają pozamykać jutro szkoły, żeby dzieci nie chodziły po ulicy, mają być pozamykane biura, czyli podejrzewam, ludzie po prostu będą krócej pracować. Bo tak właśnie tu jest, że jak już coś naprawdę poważnego jest, to po prostu każą iść do domu, nie trzymają tu nikogo na siłę, bo ma odbębnić te 8 swoje godzin. Wiadomo, takie prace jak szpital, czy właśnie straż pożarna, tego typu prace, no to oni będą musieli iść ludzie do pracy. Nieważne jaka pogoda, po prostu mają zadanie być w tej pracy, no i to się nie ma co dziwić. Mam nadzieję, że nasz nowy członek rodziny również nie będzie chciała przyjść wcześniej dziewczynka na świat nam i po prostu po sztormie przyjdzie, także znowu zostanę ciocią już za parę dni w sumie, także może 2 tygodnie i czekam, żeby właśnie przywitać małą dziewczynkę. Zrobiłam dla niej właśnie kocyk na szydełku i teraz już go wykańczam, także mam nadzieję, że właśnie będzie fajny ten kocyk dla niej i że się przyda. No a tak z tą pogodą to zobaczymy. W ogóle powiem wam tak, nagrałam dla was film. Fajny film. Jak robię sernik. I w czasie montowania zauważyłam, że połowę filmu nie nagrało się. No nie nagrało się, gdyż używam tą starą kamerę i nie zauważyłam, że zamiast włączyć, to wyłączyłam i nie nagrałam. Także widzicie, nie ma na razie sernika z Wenus. Sernik z Wenus jeszcze będzie jeden raz robiony, także ten, będę próbowała to nagrać. Pamiętajcie o tych zdjęciach, bo myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. I przysyłajcie właśnie te swoje zdjęcia, jaka pogoda jest u was, jak to wygląda, jak coś byście tam chcieli dodać, to mi dodajcie. E-mail powtarzam jeszcze raz, venus.północy@gmail.com i czekam, a z kolei nie zapomnijcie subskrybować tutaj kanał, polajkować, kliknąć dzwoneczek, czyli standard. To byłoby na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.